Joanna Kulik przeżyła święta w więzieniu. Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Joanna Kulik dzięki swojej pracy może nie tylko brylować wśród największych sław na ważnych galach branżowych, ale ma również okazję zwiedzać świat i występować w najróżniejszych miejscach. Okazuje się, że polska aktorka przed laty miała okazję przebywać w zagranicznym więzieniu. W niedawnym wywiadzie wspomniała o tym, co spotkało ją na Dominikanie. Padło przejmujące wyznanie. Kulik spędziła święta w więzieniu. Zagraniczny wyjazd służbowy mocno ją zaskoczył. Joanna Kulik nie obawia się trudnych wyzwań zawodowych. Polska aktorka nie tylko potrafi grać w obcym języku, za co szalenie docenia ją gwiazdor Gry o Tron Peter Dinklage, ale również nie stroni od występów w dziwnych, nietypowych miejscach. W ostatnim wywiadzie aktorka ujawniła, jak wyglądały jej święta wielkanocne przed laty, kiedy miała okazję występować w koreańskiej produkcji, której premiera odbyła się 12 grudnia 2013 roku. Polka wraz z ekipą filmową udała się bowiem do słonecznej Dominikany, gdzie odwiedziła miejscowe więzienie dla kobiet. Jak przyznała, wciąż ma przed oczami obrazy z celi. W żeńskim więzieniu o zaostrzonym rygorze na Dominikanie, które udawało więzienie na Martynice, kręciłam koreański film i to było niesamowite przeżycie, bo i więzienie, i więźniarki były prawdziwe. Kiedy tam wchodziliśmy, zabierali nam wszystko, dokumenty, telefon, a po zakończonym dniu zdjęciowym wychodziliśmy i byliśmy wolni, a one tam zostawały. Takie dwie różne rzeczywistości, które uświadamiały, jak łatwo możesz zostać wyizolowanym od społeczeństwa, powiedziała Joanna Kulik w rozmowie z Wysokimi Obcasami.